Belief, Nine Inch a un poète rame. Bravo. Taka ciekawostka dotycząca jej płyty, nie ma tytułów utworów, tylko są ponumerowane. Tak, to siedem, no, siedem rzymskich tak. Cyfr. A teraz dowiedziałem się, że Marek, który nas pozdrawiał z Gelsenkirchen, to jest autor okładki. Tak, dokładnie. Dokładnie. Powiedz tak. Coś o tej okładce. To jest obraz olejny, który właśnie Marek Szczęsny namalował. Powiedziałem mu tylko tytuł płyty i właściwie namalował go w ciągu 3 dni. Niesamowita historia. Wiedziałem, że lubił zespół Belief i napisałem do niego na fejsie, czy nie chciałby zrobić okładki. No i od razu wykonał ten obraz. I ten obraz, proszę Państwa, będzie można kupić. Będziemy go sprzedawać przez stronę Allegro. A cały dochód chcemy przeznaczyć na hospicjum księdza Kaczkowskiego w Pucku, bo już graliśmy kilka takich imprez na rzecz tego hospicjum. To jest takie hospicjum, które się zajmuje, jak wiecie Państwo, to jest hospicjum dotyczące nowotworów, generalnie takich ciężkich stanów. Już graliśmy kilka takich imprez i tak sobie to wymyśliliśmy, że po prostu dołożymy cegiełkę, bo naprawdę jest to niesamowite hospicjum, które pomaga ludziom chorym na raka. Powiedzmy coś może o wydawce tej płyty, bo po pierwsze ona jest pięknie wydana i to dodajmy, że wydawca miał tu być razem z nami, ale musiał niestety udać się do Warszawy. I ta płyta jest pięknie wydana. Kto wydał tę płytę? Bo to jest też ważne, dlatego że wielu artystów decyduje się na własne jakby wytwórnie czy własne wydanie. Dokładnie tak jest w naszym przypadku i na swojej drodze spotkaliśmy Marka Wojtachnię, który założył firmę Music and More. I na stronie właśnie to jest strona internetowa mmrecords.pl i już tam jest sklep, na którym można tylko kliknąć i można zamawiać płytę. No Marek, no jestem mu bardzo, bardzo wdzięczny i myślę, że w dzisiejszych czasach chyba nie ma innej drogi. Wielu artystów się na to decyduje. Dlatego, że no, wtedy swobodnie kontroluje, przede wszystkim jest właścicielem materiału. Mm-hmm. I nie oddaje całości praw. Dokładnie tak jest. Na pewno. Co jest ważne przy wznowieniach potem. Przy wznowieniach też często jest tak, że jak my mieliśmy tą przygodę z Wiedźminem, z pierwszą grą, jakbyśmy mieli więcej jak gdyby wtedy możliwości skorzystania z naszych utworów, na co się wytwórnia nie zgodziła, to tych utworów więcej by było w tej grze. No ale to właśnie są takie już bardzo bardziej sprawy techniczne sprawy, o których no, nie ma co się tutaj rozwijać. W każdym razie dziękuję. Ale namawiam młode zespoły, żeby szły tą drogą, bo to jest jak gdyby bardziej opłacalne. Sprawiedliwa też dla no, zespołu. Tak, dokładnie. No, jest kontrola i dzisiaj w dobie internetu jest to łatwo jest to zreklamować. Drodzy Państwo, to teraz plan jest taki, 2 kolejne utwory będą z najnowszej płyty Belief, a Państwa zapraszam tutaj, można będzie z Mirkiem porozmawiać i zdobyć sobie autografy i zdobyć płyty. Jestem do dyspozycji. Proszę bardzo.